Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku na kanale Ciekawostki i inne dziwy. Tym razem wracamy już z powrotem na Ziemię, z kosmosu, ponieważ kto oglądał poprzedni odcinek, ten pamięta z pewnością, że mowa tam była o naszych o planetach i księżycach znajdujących się w naszym Układzie Słonecznym i o tym, na ile są tam szanse, żeby występowało jakieś życie, mikroorganizmy i tego typu sprawy. W tym odcinku wracamy właśnie na Ziemię. Przenosimy się konkretnie do Syrii, gdzie polscy archeolodzy pod kierownictwem profesora Ryszarda Mazurowskiego odkryli bardzo ciekawe miejsce. Zwane ono jest Karamel. Nasi archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego odkryli w Karamel 5 kamiennych wież, bogate sanktuaria, a także domy, które były o wiele bardziej luksusowe niż to, do czego przyzwyczajona jest, że tak powiem, nasza mainstreamowa historia. Według naszych archeologów, którzy podpierają się badaniem datowania węglem C14, Karamel może mieć nawet jakieś 12,5 tysiąca lat. Takie były pierwsze szacunkowe dane dotyczące właśnie tej lokacji. Nasi archeologowie z Uniwersytetu Warszawskiego uważają, że miejsce to jest jeszcze jednak znacznie starsze niż 12,5 tysiąca lat, ponieważ pod najstarszą wieżą, która pochodzi jeszcze z czasów przedneolitycznych, odkryli jeszcze ślady owalnej konstrukcji słupowej z dwoma paleniskami w środku. I jeżeli chodzi o te właśnie o tę konstrukcję, które odkryli, to datują oni, że może mieć nawet i 15 tysięcy lat, a więc jest znacznie starsza nawet niż Göbekli Tepe. W Karamel nie znaleziono żadnych śladów uprawy zbóż czy udomowienia zwierząt i ich hodowli, dlatego nasi archeolodzy uważają, że właśnie była to kultura myśliwych, która zajmowała się właśnie polowaniem na zwierzęta i zbieractwem i ponoć to wystarczało im na przeżycie i nie tylko na przeżycie, ale i na rozwój całej kultury. Mieli po prostu czas na robienie różnych przyrządów, o których będzie zaraz mowa w dalszej części tego odcinka. Odkrycie Karamel podważa tak naprawdę tezę, że rozwój zorganizowanych osad ludzkich był związany z uprawą roli, bo właśnie jak widzimy, tutaj mieszkańcy Karamel nie zajmowali się tym, a mimo to prowadzili osiadły tryb życia, i kultura w tamtym regionie się znacznie szybko rozwijała. Znacznie szybciej się rozwinęła niż w innych regionach. Według profesora Ryszarda Mazurowskiego, Karamel składało się z wydzielonych okręgów, z których każdy należał prawdopodobnie do jednej grupy rodzinnej. W centrum, w takiej każdej dzielnicy jakby, była właśnie kamienna wieża, mowa jest o tych właśnie 5 wieżach, o których wspominałem na samym początku odcinka. Wokół tych wież stawiano dopiero domy wraz z zapleczem gospodarczym. Domostwa w mieście Karamel wykonywane były z kamienia. Ostatnie słowo, które można byłoby użyć, to że były one prymitywne. Już w odcinku na temat Göbekli Tepe wspominałem, że nasza nauka uważa, że w tamtym okresie ludzie biegali z oszczepami i polowali na jakieś dzikie zwierzęta, nie prowadzili osiadłego trybu życia, nie potrafili zbytnio współpracować w większych grupach i tak naprawdę nie potrzebowali tego, nie byli zdolni nawet do tego typu myślenia, a jak widzimy, zarówno Göbekli Tepe, czy na przykład teraz Karamel zaprzecza tej tezie całkowicie. Czyli wiemy już, że przynajmniej kilkanaście tysięcy lat temu były zorganizowane grupy ludzi, które potrafiły naprawdę bardzo dobrze obrabiać kamień, budować, wznosić duże budowle i tego typu rzeczy. Według badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego bardzo ważnym czynnikiem, który pozwolił na taki właśnie szybki rozwój tego miasta, było bardzo korzystne ułożenie osady. Znajdowała się ona w dolinie rzeki, i do tego jeszcze na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych. Dlatego właśnie przez tamto miejsce przemieszczało się wiele ludzi. Zapewne mieszkańcy pozyskiwali z różnych regionów wiele informacji, ale równie dobrze
przekazywali to, co sami się nauczyli, dalej innym kupcom, handlarzom bądź podróżnikom. Przez to miasto wiodła jedna z najstarszych dróg handlowych świata, tak zwany szlak kupców mezopotamskich, a później była to odnoga jedwabnego szlaku. W osadzie znaleziono wiele różnych posążków. Jedna taka z figurek przedstawiała pół kobietę, pół ośmiornicę. Górna część figurki to przedstawiała właśnie kobietę, a dolna część ośmiornicę. Na podstawie tego nasi archeologowie wywnioskowali, że mieszkańcy miasta Karamel musieli mieć kontakt między innymi z wybrzeżem morza, które było oddalone o 180 km, a z pewnością po prostu część mieszkańców tam podróżowała bądź wybierała się właśnie po jakieś może łupy bądź jakieś zbiory, ciężko powiedzieć. Ale na to wychodzi, że ogólnie zdawali sobie sprawę z tego typu stworzeń morskich, które były oddalone od nich o kilkaset kilometrów. Archeologowie znaleźli również paciorek z samorodka miedzi oraz paciorki z malachitu, co świadczyłoby o kontaktach z Anatolią, no, która właśnie mieści się w dzisiejszej Turcji. Najprawdopodobniej mieszkańcy Karamel, wybierając się na łowy na zwierzynę, przynosili całe zwierzęta do domu i dopiero tutaj następowało obrabianie i bądź na przykład wędzenie mięsa. Można to wywnioskować na podstawie tego, że w osadzie znaleziono kompletne szkielety zwierząt. W jadłospisie mieszkańców przeważały owce i kozy, ale potrafili się również skusić na jakieś zwierzęta typu tury, jelenie, gazele czy jakieś koniowate, ale nie mieli nic przeciwko, żeby pożywić się ssakami mięsożernymi typu lis czy jeż. Ponoć mięso w osadzie było wędzone na twardym i aromatycznym owocowym drewnie, a jeżeli chodzi o ogrzewanie domostw, no to już był tam używany inny rodzaj drewna, który nie dawał białego popiołu, tak jak w przypadku drewna owocowego, tylko normalnie czarny popiół, a więc rozróżniali jeden rodzaj drewna do wędzenia, inny rodzaj drewna do ogrzewania domostw. Jeżeli mowa jest o jedzeniu, to mieszkańcy tamtej osady pożywiali się również zmielonym zbożem, które właśnie mielili w kamiennych naczyniach. Najprawdopodobniej przygotowywali też gotowany groch, soczewice, pasty typu hummus i innego rodzaju właśnie tego typu jedzenie. W ich jadłospisie znajdowały się również migdały, orzechy czy różnego rodzaju zioła, właśnie z których robiono, tak jak wspominałem, coś w stylu naszego dzisiejszego pesto. W osadzie Karamel archeolodzy odkryli bardzo duże ilości różnych narzędzi. Odkryte przedmioty były bardzo często zdobione bogatymi motywami geometrycznymi, zwierzęcymi bądź antropomorficznymi. Przedstawiały one m.in. postacie ludzi, węży czy zwierząt, takich jak gazele, żółwie, ryby czy jeżozwierze. Według profesora jedną z największych niespodzianek, którą znaleźli tam na miejscu, był samorodek miedzi, który ktoś przerobił w paciorek i jest to najstarszy znany nam przedmiot wykonany właśnie z miedzi. Według naszych archeologów dekoracja każdego ze znalezionych przyrządów jest inna, tak jakby każdy przedmiot był wykonywany indywidualnie, miał całkowicie inne zdobienie. Przykładowo każdy z myśliwych miał wykonany prostownik do strzał, który miał inne zdobienie niż wszystkie inne pozostałe. Wychodzi również na to, że mieszkańcy osady przywiązywali też bardzo dużą wagę do estetyki. Można to wywnioskować dzięki temu, że archeolodzy znaleźli tam pojemniki na farby, czy miniaturowe naczynia z rozcieraczami do barwników. Niestety o Karamel nie wiemy zbyt wiele, przynajmniej ja nie dotarłem do zbyt wielu informacji. Dlatego jest to taki krótki odcinek, ale według mnie bardzo, bardzo ważne informacje się w nim znalazły, które właśnie zmieniają tak naprawdę nasze patrzenie na naszą historię. Tak jak już wspominałem, odkrycie Karamel i odkrycie naszych archeologów właśnie podważyło tezę, że rozwój zorganizowanych osad ludzkich był związany z uprawą roli. Jak widzimy, nasza historia wyglądała
całkowicie inaczej i według mnie tak naprawdę musimy przyjrzeć się jej jeszcze raz, połączyć wiele kropek i może wtedy dopiero utworzyć jakiś obraz, który, jakiś prawdziwy obraz prawdziwej historii, która miała miejsce na naszym świecie. A więc to byłoby wszystko jak na ten odcinek. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia następnym razem. A, zachęcam jeszcze do subskrypcji. Dziękuję i pozdrawiam. Na razie, cześć.